Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na live Inspiracja Edukacja w piątkowy poranek. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I jak zawsze, jeśli jesteś ze mną na żywo, daj znać proszę w komentarzu, napisz, że jesteś i że oglądasz. I podobnie, jeśli oglądasz powtórkę, również przywitaj się, daj znać. Jeśli pojawią się jakieś pytania, pisz tutaj w komentarzu. Jeśli nie dam rady odpowiedzieć na nie na bieżąco, to odpowiem oczywiście w komentarzu. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Tobie o sposobie prowadzenia wodzy, jako rozwinięcie wczorajszego tematu i o ideale i praktyce, o których pisze Gerd Heuschmann w książce W poszukiwaniu równowagi. Pojawia się tutaj definicja z zasad jazdy konnej, który teraz cytat Tobie przytoczę, tak żebyśmy mieli wprowadzenie. Więc cytat ten opisuje sytuację idealną, do której będziemy się odnosić. A więc dłonie należy trzymać pionowo, kciukiem do góry, obejmując wodzami szyję konia w odległości mniej więcej 4 palców od siebie, na takiej wysokości, by przedramię wraz z wodzą tworzyło linię prostą, tak? A więc w odległości mniej więcej 4 cm od siebie, a więc powiedzmy coś takiego, tak? I też uniesione lekko, ani za nisko, ani za wysoko, tak, żeby przedramię, czyli tutaj, razem z wodzą w stronę pioska tworzyło linię prostą, czyli to, o czym powiedzieliśmy wczoraj. I ten sposób trzymania wodzy rozumiemy jako definicję stanu idealnego, a więc takiego, gdy mamy do czynienia ze zrównoważonym, przypuszczalnym koniem i my również siedzimy w równowadze. Jest to stan idealny. Natomiast tak, o ideale konia w równowadze marzy, myślę, każdy jeździec, albo prawie każdy jeździec, ten, który ma świadomość, jaki plus to jest, kiedy koń idzie w równowadze. Jednak w rzeczywistości konie zdarzają się różne, to znaczy z różnymi problemami i nie zawsze w tej równowadze chodzą. I Gerd Heuschmann pisze tutaj, że z jego doświadczenia wynika, że takie ustawienie wodzy prowokuje jeźdźca bardzo często do ciągnięcia za tę wodzę. W przypadku właśnie, kiedy koń jakieś zaburzenia równowagi wykazuje i kiedy trzeba te zaburzenia równowagi skorygować. Bo taki koń z zaburzeniami równowagi w większym lub mniejszym stopniu prawie zawsze ma trudności z oparciem na wędzidle. I teraz, jak to już mówiliśmy wcześniej, przeważająca część jeźdźców walczy z końmi, które nie akceptują kiełzna. Walczy, to znaczy próbuje siłowo gdzieś tam sobie z tym poradzić. I z końmi właśnie, które chowają się za wodzą lub kładą się na wodzy. Co jest skutkiem, efektem napięcia w ciele, efektem napięcia grzbietu, o tym też już mówiliśmy dosyć sporo wcześniej. I pomysł wyprowadzonej od stanu idealnego, narzuconej tej pozycji ręki, prowokuje właśnie wielu jeźdźców do ciągnięcia za wodzę i trzymania rąk bardzo nisko. Ręce nie mogą być trzymane za nisko, tak? Muszą być trzymane troszeczkę wyżej. Trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób jeżdżą jeźdźcy właśnie ci ujeżdżeniowi, na przykład na zawodach. Oni mają te ręce troszeczkę uniesione, tak? One nie są nad całym siodłem, one są trochę uniesione. I no właśnie, bardzo często widuje się jeźdźców, którzy tą niską ręką ciągną jeszcze wewnętrzną wodzę do tyłu w stronę uda. A jak już wiemy, nie działamy wewnętrzną wodzą, tak? Wodzą prowadzącą jest wodza zewnętrzna, która odpuszcza koniowi na zakręcie. Na przykład, a nie wewnętrzna wodza, która ciągnie, co powoduje usztywnienie. I na pewno każde wsteczne działanie wodzy wywołuje u konia reakcję przeciwną do zamierzonej. I próba mechanicznego wymuszenia na koniu określonej pozycji szyi i głowy zawsze, zawsze kończy się usztywnieniem, stanowiącym reakcję obronną właśnie na to wsteczne działanie wodzy. I każde żywe stworzenie tak naprawdę reaguje w ten sam sposób, tak? Reaguje obroną na ten nacisk. I
jakby tutaj chcemy osiągnąć zupełnie coś innego, tak? I niska w tym wypadku lub ciągnąca wstecz ręka prowadzi do usztywnienia w potylicy, a to z kolei wywołuje usztywnienie grzbietu, co dalej skutkuje sztywnością stawów zadu. Bo jak wiemy, potylica promieniuje na całe ciało, napięcie w potylicy promieniuje na całe ciało i przenosi to napięcie, rozprzestrzenia je po całym ciele konia, a więc mamy tutaj problem tego typu, że w momencie tej wstecznego działania wodzy, napięcia idącego od ręki, napina się potylica i skutkuje to usztywnieniem całego ciała konia w efekcie. I umacnia też niestety naturalne skrzywienie konia i dochodzi do utraty chodów podstawowych, w skrajnym przypadku nawet do kulawizny od ręki. O tym naturalnym skrzywieniu również mówiliśmy sobie już we wcześniejszych live'ach, także jeżeli ich nie widziałeś, to oczywiście cofnij się do nich i odsłuchaj, bo jest to ważna kwestia. No i właśnie w końcowym efekcie również może prowadzić do kulawizny od ręki, który to przypadek jest opisany w e-booku Rozpoznanie kulawizny u koni również, jak również w książce właśnie tej tutaj Gerda Heuschmana, o czym też sobie powiemy gdzieś tam w dalszych odcinkach naszej inspiracji, edukacji. I następnym skutkiem, tak, po tej właśnie kulawiznie od ręki, czyli kulawiznie wywołanej chwilowo na skutek działania wodzami, następują zmiany morfologiczne i kulawizna taka właściwa, taka już trwała, którą trzeba leczyć. I przyczyną tego błędnego koła jest właśnie nieruchoma ręka jeźdźca o narzuconej z góry pozycji, czyli nie ręka elastyczna. Czyli ten idealny stan jest owszem idealny, ale ta ręka nie może być usztywniona, tak? Musi ona podążać za ruchem konia tak czy inaczej i tak czy inaczej musi być z tym ruchem konia zgrana. Więc to jest bardzo ważne. No właśnie, celem każdego szkoleniowca jest elastyczny koń wraz ze wszystkimi tego atrybutami i wrażliwa ręka znajdująca się dokładnie między pyskiem konia a łokciem jeźdźca. No właśnie, mamy jednak do czynienia z niewiarygodnie dużym odsetkiem zepsutych koni, które trzeba w jakiś sposób naprawić, rozluźnić, skorygować błędy, które gdzieś tam ktoś narzucił w przeszłości. I powinniśmy właśnie zalecać taki sposób postępowania, który pozwoli koniowi i jeźdźcowi odnaleźć rozluźnienie i harmonię. Czyli znowu, najpierw dążymy do rozluźnienia, do odzyskania równowagi, do odzyskania chęci do pracy i dopiero na tak wypracowanej podstawie możemy jakby dążyć do tego ideału, który był tutaj opisany na początku. No właśnie, i doświadczeni szkoleniowcy wiedzą też, że jakiekolwiek ciągnięcie za wodę nie skutkuje wyłącznie opisanym wyżej usztywnieniem konia, tylko wprowadza również fatalne skutki u jeźdźca, a więc nie tylko usztywnia konia, usztywnia również jeźdźca, który na skutek tego ciągnięcia za wodę musi trochę się w tym siodle zaprzeć, żeby nie dać się wyciągnąć, no bo koń przecież idąc będzie wyciągał wodę do przodu, bo musi po prostu mieć miejsce na zrobienie kroku. Więc w momencie, kiedy my ciągniemy do tyłu, koń ciągnie do przodu, no bo idzie, tak, i porusza się, no to żeby wysiedzieć w tym siodle, żeby się w tym siodle utrzymać, to jeździec siłą rzeczy musi się zaprzeć w to siodło. Jeśli natomiast się zapiera w siodło, no to napina nadmiernie mięśnie i nie ma tutaj mowy wtedy o tej pozycji środkowej poszczególnych stawów, o czym mówiliśmy wczoraj, tak? Czyli o tych ważnych elementach, które należy zachować, żeby mieć ten dosiad elastyczny. No właśnie, plecy są wtedy napięte, tak? Bo z przyczyn ciągłego mechanicznego tego konfliktu z pyskiem konia, tak? No bo jeździec w jedną, koń w drugą. Wielu jeźdźców usztywnia się w całym ciele od góry do dołu. Plecy są napięte, bo cały czas należy stawiać opór właśnie tej sile ciągnącej do przodu głowy konia. Żeby uniknąć wyciągnięcia z siodła, jeździec zapiera się bardzo mocno o poduszki kolanowe, zaciska uda, zakotwicza się właśnie na tych przesadnie dużych, bardzo często poduszkach kolanowych, o czym też mówiliśmy wczoraj,
gdzie one jakby nie pozostawiają miejsca na balans taki, tak? Bo są tak duże, że usadzają na sztywno jeźdźca w siodle i tylko minimalne jakieś odstępstwo, na przykład zbyt długie strzemiona, tak, o dziurkę, albo gdzieś tam trochę nie takie siedzisko, już powoduje, że ten dosiad będzie niepoprawny przez to, że jakby to siodło narzuca kąt, dajmy na to, ustawienia kolan albo coś w tym rodzaju poprzez właśnie to ukątowanie tych poduszek kolanowych czy ich wielkość. No właśnie. I te zaciśnięte uda sprawiają, że jeździec podciąga do góry nogi i zakleszcza się w siodle praktycznie na całej ich długości, co z kolei usztywnia kłodę, czyli cały tłów i kłodę też jeźdźca. I też ta siłowa praca, jaką wykonują ręce jeźdźca, pociąga ze sobą usztywnienie tutaj całej obręczy barkowej, tak, a więc ramion, a więc łopatek i w rezultacie przykurcze, a przez te przykurcze brak elastyczności, brak wyczucia i twardość łokci, czyli nie ma tej podążającej za ruchem konia ręki, co jeszcze bardziej prowadzi do zderzania się i tego konfliktu właśnie na wędzidle z pyskiem konia i do jeszcze większego oporu konia i do jeszcze większego jego usztywnienia tak naprawdę. No właśnie. I z reguły także działanie wsteczne ręki się pogłębia. I tak powstaje takie błędne koło, z którego mało kto jest w stanie wyrwać się bez pomocy z zewnątrz, tak? Mało kto jest w stanie uświadomić sobie, że ten problem jest aż tak głęboki i też mało kto będzie w stanie poradzić sobie bez pomocy trenera, bez pomocy osoby stojącej i korygującej te błędy na bieżąco, bo tutaj trzeba przestawić całą swoją wtedy jeździecką percepcję, czyli cały odbiór i wrażliwość z powrotem na elastyczność, na wyczucie i na akceptację pomocy aktywizujących i dążenie do harmonii. Dlatego, że jakby to ciągnięcie za wodze, tak, działanie wsteczne powoduje, że koń jeszcze bardziej stawia opór, więc taką naszą naturalną jakby też reakcją obronną jest ciągnięcie jeszcze bardziej, no bo każde stworzenie, każde zwierzę, każdy również człowiek jakby odpowiada na opór, odpowiada jeszcze większym jakby taką właśnie reakcją obronną, co w przypadku jeźdźca będzie właśnie to jeszcze większe ciągnięcie i próba siłowego ustawienia konia, a nie tędy droga. Więc wiesz już, jak powinno to wyglądać w sytuacji idealnej, wiesz już, że nie zawsze ta sytuacja idealna jest możliwa z tego względu, że konie mają różne problemy i trzeba się do tych problemów dostosować, tak? Zawsze stosujemy indywidualne podejście do danego konia, jest to bardzo ważne. I najpierw wypracowujemy fundamenty, a więc przywracamy równowagę, przywracamy rozluźnienie, dopiero później możemy dążyć do tego poprawnego ustawienia i poprawnego działania wodzami. Pod żadnym pozorem nie ciągniemy za wodze, nie wieszamy się na tych wodzach i nie próbujemy siłowo konia zgiąć czy ustawić, to musi wynikać z współpracy, z rozluźnienia i z tych podstaw, o których mówiliśmy. I jutro powiemy sobie o niezależnym dosiadzie i precyzyjnym działaniu ręki, jak również krótko o odruchu użycia w odpowiedzi na tą podniesioną rękę, również sobie wspomnimy. A na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli pojawią się do tego tematu jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać. Ja jeszcze chciałabym tylko odpowiedzieć na pytanie wczorajsze, które pojawiło się i też właśnie w kontekście tego stabilnego dosiadu. To pytanie się pojawiło, już sekundkę tylko sobie tutaj odświeżę, żeby je widzieć. No właśnie, Zuza wczoraj zapytała, co robić, jak nogi zamiast być przy koniu latają na boki, czyli mówimy tutaj o tym stabilnym dosiadzie i nie zakleszczaniu się o poduszki siodła bez napięcia ud. Mówiliśmy wczoraj, że uda i kolana muszą być okręcone w stronę siodła, czyli nie odstające na zewnątrz, tylko okręcone w stronę siodła, bo to stabilizuje ten dosiad, tak? Powoduje, że nogi układają się, są bardziej dopasowane do siodła, do ciała konia, to takie okręcenie właśnie w stronę jakby całej nogi już tutaj od stawu biodrowego
okręcenie całej nogi w kierunku do siodła powoduje, że ten dosiad staje się stabilniejszy i dzięki temu nogi latają mniej. Ja oczywiście odpowiem jeszcze Zuzie na to w komentarzu pod tym wczorajszym live'ie, ale tutaj jakby na żywo jest mi to łatwiej wytłumaczyć. No właśnie, nogi latają wtedy mniej i łatwiej jest utrzymać wtedy te łydki stabilnie, tak? Jeżeli dołożymy jeszcze do tego oparcie na strzemionach, więc tą poprawną, odpowiednią długość strzemion, te łydki nam się ustabilizują. Trzeba pamiętać o rozluźnieniu, trzeba pamiętać o tym okręceniu właśnie nogi w kierunku do siodła, bo mamy taką, często mamy taką tendencję, że siadamy sobie w rozluźnieniu i nogi nam się rozjeżdżają przez to, tak? Bo na przykład gdzieś tam się za bardzo do tyłu wygniemy, czy coś takiego. Nie, musimy usiąść prosto w siodło, tak? Równo na obu kościach tych takich siedzeniowych, pośladkowych. I nawet wyciągnąć nogę ze strzemienia, wyciągnąć sobie ją tak prosto. Ja postaram się to w którymś momencie nagrać, siedząc na koniu, żeby to zobrazować i pokazać. Na tą chwilę nie mamy jak wsiadać w siodło, ale za jakiś czas postaram się to zobrazować, żeby było łatwiej to zrozumieć. Ale chodzi o to, żeby nawet wyciągnąć całą nogę w strzemie wyprostowaną, obrócić całą nogę, właśnie okręcić tak w stronę, zrotować ją trochę do siodła, tak? Tak jakbyśmy chcieli zewnętrzną stronę nogi okręcić trochę do wewnątrz. Wtedy te nogi przyklejają się równo do siodła i do boków konia, łydka jest stabilniejsza w tym momencie i jeśli jeszcze dodatkowo nie będziemy nadmiernie jakby obciągać pięty w dół, ale oprzemy nogi o strzemiona w poprawnej długości tych strzemion, to łydka będzie bardziej ustabilizowana i nogi przestaną aż tak latać na boki, a jeżeli ktoś ma bardzo duży problem z tym właśnie lataniem łydek, tak, odstawaniem łydek, lataniem łydek, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest, chociaż trochę może drastycznym, jazda w krótkich spodenkach. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jeździmy w krótkich spodenkach, można się poobcierać oczywiście, bo te paski przyszczypują nam łydki, ale równocześnie stwarzają też takie, jakby to można powiedzieć, taki przymus trzymania tych łydek nieruchomo, więc możemy sobie wypracować taki mechanizm, w czasie którego siedzimy w rozluźnieniu i łydki są nieruchomo, bo inaczej będzie nas to przyszczypywać i obcierać. Chodzi tutaj o, może nie tyle o jazdę w taki sposób, ale o nauczenie się, w jakiej pozycji te łydki są stabilne, bo siłą rzeczy i siłą woli będzie to taka dodatkowa motywacja do utrzymania tych łydek nieruchomo i później łatwiej będzie nam zrozumieć, w jaki sposób one nieruchomo są, kiedy będziemy już jeździć normalnie w sprzęcie jeździeckim, tak jak to powinno wyglądać. Chodzi o zrozumienie takiego mechanizmu i ustalenie pozycji, w jakiej łydki są nieruchome, bo siłą rzeczy one muszą być nieruchome, żeby nas nie obcierały. Więc jest to taki sposób na bardzo oporne latające łydki, których nie idzie ustabilizować, bo sprowadza się to do tego, żeby zrozumieć mechanizm tej stabilizacji i ustawienia właśnie takiego, żeby one nie były obcierane i nie latały przód tył. Także jeżeli jeszcze do tego tematu jakieś wytłumaczenie dodatkowe jest potrzebne, oczywiście dawajcie znać, a na tą chwilę życzę Wam miłego dnia, chociaż u mnie na przykład dzisiaj bardzo deszczowo, ale mam nadzieję, że później się rozpogodzi. Także miłego piątku Wam życzę, miłego weekendu również, widzimy się jutro rano i do zobaczenia, cześć.